Cześć, witajcie. Na początku może się przedstawię. Mam na imię Kuba, na co dzień mieszkam pod Krakowem, studiuję na AGH kierunek geoturystyka, a moje zainteresowania to geografia, sport, aktywny wypoczynek, amatorskie brzdąkanie na gitarze. I żona kolegi Darka, Monika. Mam więc pasję, która świetnie łączy wszystkie te zainteresowania. Są to podróże, zwłaszcza rowerem. No a już szczególnie uwielbiam podróżować w miejsca, które wiążą się z jakimiś geograficznymi ciekawostkami. Dobra, podróże nie do końca wiążą się z brzdąkaniem na gitarze, ale powiedzmy, że to akurat robię kiedy indziej. Od jakiegoś czasu relacjonuję swoje podróże, swoje wycieczki na moim prywatnym koncie na Instagramie, więc jakbyście chcieli zajrzeć, no to... Link jest tam gdzieś w opisie, jak to pokazują youtuberzy. Dziękuję ślicznie. Nie ukrywam, że podróżowanie i relacjonowanie tych podróży sprawia mi niemałą frajdę. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno ale to ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Stwierdziłem więc, że mógłbym spróbować nieco to rozszerzyć i zacząć przedstawiać relacje z moich podróży w formie filmów na YouTubie, gdzie przy okazji mógłbym bardziej rozgadać się na temat odwiedzanych przeze mnie miejsc. Chciałbym zacząć od krótkiej przejażdżki po miejscu, które jest dla mnie szczególnie ważne. Po miejscu, gdzie spędziłem znaczną część mojego dzieciństwa, po miejscu, które odwiedzam w każde wakacje. I nie tylko w wakacje, po miejscu, do którego zawsze chętnie wracam. W węgierskiej Górce urodziła się moja mama, a ja często odwiedzam babcię, która obecnie mieszka w sąsiedniej Cięcinie. Węgierska Górka to miejscowość turystyczna i letniskowa. Często goszczą tu wszelakie kolonie czy obozy sportowe. Takim, nie wiem jak to nazwać, centrum rekreacyjno-rozrywkowym gminy są bulwary nad Sołą. Rodziny z dziećmi i psiakami kąpią się w Sole. To znaczy, więcej rodzin z dziećmi jest tu w wakacje. No a teraz mamy wrzesień, więc szału nie ma, że tak powiem. Dzieciaki śmigają tutaj na takich rowerkach, gokartach. Oko cieszy również jaz na Solę. Jaz to budowla hydrotechniczna piętrząca wodę, czyli taki sztuczny wodospad. Nieco więcej osób plażuje sobie w miejscu zwanym pod kamieniem. Sołę przekroczyć można kładką, na której zakochani wieszają kłódki. Ile musi być historii w jednej takiej kłódce? Ile momentów zakochania, rozczarowania? Płaczu, uśmiechu,
pocałunków, zawodów, a my widzimy tylko kłódki. A skąd wzięła się nazwa Węgierska Górka? Pierwsze wzmianki na temat tej miejscowości pochodzą z roku 1477, kiedy to miejsce miały zatargi pomiędzy królem polskim Kazimierzem Jagiellończykiem a królem węgierskim Maciejem Korwinem. A poza tym sądzę, że Węgierska Górka musi być zniszczona. Jedna z wersji legendy wyjaśnia, że rycerze węgierscy nawieźli w nogawkach ziemię z Węgier, po czym usypali z niej górki. Dzięki temu, klęcząc i mówiąc, że ich jest ziemia, na której klęczą, nie popełniali krzywoprzysięstwa. A rycerze, jak wiadomo, traktowali honor bardzo poważnie. Jeśli już przekroczyliśmy Sołę i nacieszyliśmy oko panoramą z punktu widokowego, to kolejną atrakcją, na jaką się natkniemy, jest tak zwany Trakt Cesarski. Jego historia sięga końcówki XVIII wieku. Powstawał w latach 1775-1790, czyli po pierwszym rozbiorze Polski, a Węgierska Górka była wtedy pod zaborem austriackim. Panował wówczas cesarz Józef II Habsburg. Głównym założeniem budowy traktu cesarskiego było stworzenie najkrótszego szlaku handlowo-komunikacyjnego łączącego Kraków z Wiedniem. Oczywiście, gdy trakt cesarski powstawał, nie miał on asfaltowej nawierzchni. Obecnie jest to miejsce na przyjemny spacer lub przejażdżkę rowerową, a dodatkowo utworzono tutaj ścieżkę dydaktyczną. Przy tematycznych przystankach możemy zaspokoić naszą dociekliwość za pomocą tablic informacyjnych. Można tutaj również rozpocząć wędrówkę na Baranią Górę. Ja dzisiaj udam się tym szlakiem tylko kawałeczek i zobaczę, czy przypadkiem nie ma tu czegoś ciekawego. Wiecie co? Pójdę sprawdzić, co jest za górką. Są bunkry? A i owszem, są bunkry. Węgierska Górka zawdzięcza swój przydomek Westerplatte Południa bohaterskiemu stawianiu oporu wojskom niemieckim we wrześniu 1939 roku, od 1 do 3 września. Po wkroczeniu żołnierzy niemieckich na tereny Czech i Słowacji w marcu 1939 roku podjęto decyzję o utworzeniu Armii Kraków. 24 czerwca tego samego roku wydano rozkaz budowy fortyfikacji przygranicznych. Węgierska Górka położona jest w przewężeniu Doliny Soły pomiędzy masywem Pilska w Beskidzie Żywieckim a masywem Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. To właśnie te uwarunkowania geograficzne sprawiły, że było to najkorzystniejsze miejsce do ulokowania fortyfikacji zamykających drogę na Żywiec. Natomiast dzisiaj te same uwarunkowania geograficzne sprawiają, że Węgierska Górka to dobra baza wypadowa zarówno do wędrówek po Beskidzie Żywieckim, jak i Śląskim. A przebiega tędy główny szlak beskidzki. Pierwszym schronem na mojej dzisiejszej trasie jest Waligóra. Jego załoga brała udział w walkach w dniu 2 września, a następnie wycofała się nocą, niszcząc uprzednio wszystkie działa. Natomiast uszkodzenia fortu nie powstały podczas walki, lecz podczas nagrywania przez Niemców filmu propagandowego w roku 1939.
niecałe 200 metrów od schronu Waligura znajduje się kolejny fort, Włóczęga. Nie tak prosto go jednak zlokalizować, gdyż od lat 50. XIX wieku stoi na nim dom mieszkalny. No i tak to teraz wygląda. Załoga fortu Włóczęga walczyła dzielnie do 8.33 września, jednak po wyczerpaniu możliwości prowadzenia dalszej walki musiała się ona poddać. Wśród załogi tego fortu poległo dwóch żołnierzy. Całkiem niedawno słyszałem, że bunkier, fort Włóczęga jest niezamieszkały. Co prawda drzwi były zawsze zamknięte do niego, ale można było wejść sobie przez piwnicę i zrobić urbex. No niestety teraz jest już założona kłódka, więc nie wejdziemy. Zdarza się. Mimo tego, iż Węgierska Górka administracyjnie należy do województwa śląskiego, to nie możemy powiedzieć, że leży na Śląsku. Jest to bowiem Małopolska. No ale cóż, województwa nie do końca pokrywają się z krainami historycznymi. Tereny te odwiedzał najsłynniejszy na świecie polski miłośnik gór Karol Wojtyła. Wytyczono tu szlak papieski, a w miejscach, które wujek odwiedził, można natknąć się na pamiątkowe tablice. Natomiast Wojtyła jest dość popularnym nazwiskiem w sąsiedniej wsi o nazwie Żabnica. Fort Wędrowiec jest najlepiej zagospodarowany turystycznie. W jego wnętrzu znajduje się muzeum, które zwiedzać można od maja do września, w godzinach od 9 do 15 w tygodniu i od 10 do 16 w weekendy. Załoga wędrowca odpierała ataki wojsk niemieckich do 3 września do godziny 17, kiedy to wyczerpała się amunicja. Załoga tego właśnie bunkra poniosła największe w obrębie załóg fortyfikacji Węgierskiej Górki straty w ludziach. Spośród 20 żołnierzy śmierć poniosło 5, 4 w walce, a 1 już po poddaniu fortu. Co roku, na początku września, przy schronie Wędrowiec odbywają się uroczystości upamiętniające wydarzenia z września 1939 roku, a w drugiej połowie sierpnia popularnością turystów cieszy się historyczna rekonstrukcja, która również odbywa się na przedpolach tego fortu.
Schron Wąwóz, położony na obrzeżach sąsiedniej Żabnicy, brał udział w walkach zarówno 2, jak i 3 września. I to pomimo tego, że 3 września ze względu na uszkodzone działko przeciwpancerne i CKM uniemożliwiony był ostrzał w kierunku zachodnim. Mimo tego do godziny 19 prowadzono ostrzał w kierunku wojsk niemieckich nadciągających od Żabnicy. Pod osłoną nocy żołnierze wycofali się ze schronu. Część z nich dołączyła do wojsk polskich walczących w okolicach Lwowa, natomiast sam dowódca tego fortu dostał się do niewoli sowieckiej i został zamordowany w Charkowie. Podczas ataków na węgierską górkę Żywiec oraz Bielsko Niemcy mieli ogromną przewagę liczebną. Około 17 tysięcy żołnierzy wspierane było dodatkowo z powietrza. Po polskiej stronie walczyło zaledwie 800 żołnierzy. Straty natomiast szacuje się na 7 poległych po stronie polskiej i aż 87 po stronie niemieckiej. Bohaterskie walki w węgierskiej górce zdołały opóźnić marsz niemieckiej 7 Dywizji Piechoty, co uchroniło południowe skrzydło Armii Kraków przed rozbiciem. Fort Wyrwidomb w odróżnieniu od pozostałych 4 schronów nie brał udziału w walkach, a wysadzony został podczas ćwiczeń batalionu bielskiego w roku 1968. Mimo że w budowę schronów zaangażowana była również lokalna ludność cywilna, nie spodziewano się, że wojna wybuchnie tak szybko. Z zaplanowanych 16 fortów, mających zamykać Dolinę Soły, udało się wybudować jedynie 5. Spod sufitu Wyrwidęba zwisają niewielkie stalaktyty. Stalaktyty to takie jakby rurki, wewnątrz których jest kanalik, którym spływa woda. U wylotu tej rurki następuje wytrącenie węglanu wapnia, co prowadzi do nadbudowywania stalaktytu w tempie do 3 mm rocznie. To na koniec jeszcze trochę widoczków. Jak zapewne zauważyliście, sporo materiałów spod fortu Wyrwidomb pozwoliłem sobie nagrać ponownie innego dnia w nieco lepszych warunkach oświetleniowych. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka, a jeśli wytrwaliście do końca, to już w ogóle mega mnie to cieszy. Jeśli odcinek Wam się spodobał, będzie mi niezmiernie miło za każdą łapkę w górę. Jeśli Waszym zdaniem mój kanał zapowiada się obiecująco, każda subskrypcja będzie dla mnie dodatkową motywacją do tworzenia nowych treści. Zachęcam również do wyrażania opinii w komentarzach, natomiast w opisie zostawiam linki do moich portali społecznościowych, na które również serdecznie zapraszam. No to ja będę się już żegnał. Na razie, cześć.